Cześć! W dzisiejszym odcinku poznacie ciekawego średniaka od Samsunga, czyli Galaxy A54. Zaczynamy! Telefon jest już od jakiegoś czasu na rynku i zbiera dosyć mieszane opinie. Ogólnie chwalony jest za świetne aparaty, a ganiony za Exynosa. A jak to wygląda z mojej perspektywy? Zacznijmy od podstaw. Obudowa nowego A54 to, zgodnie z tradycją, plastik, czyli posrebrzane bramki... Plastik, czyli posrebrzane ramki, natomiast plecki to już hartowane szkło. Pojawiła się więc jakaś namiastka jakości premium. Front chroni szkło Gorilla Glass 5. Brakuje niestety fabrycznej folii ochronnej, więc radzę od razu sobie taką dokupić. Sam design jest w mojej ocenie atrakcyjny, w końcu jest to niemalże kalka nowej serii Galaxy S23. Jeżeli chodzi o gabaryty, to nowa A54 waży teraz 202 gramy, a rozmiar ekranu to 6,4 cala. Jest to wciąż poręczny w obsłudze smartfon, ale zbliżający się już do określenia ciężkawy. I'm not fat. I'm big boned. Na obudowie znajdziemy, patrząc od góry, tackę na dwie karty SIM i kartę microSD w układzie hybrydowym. Obok jest jeden z mikrofonów. Prawa ramka to przycisk odblokowania i głośności, do których sięgam bez problemu. Lewa strona jest pusta jak perspektywy wypłat emerytur z ZUS dla mojego pokolenia, a dolna ramka to drugi głośnik, dwa mikrofony i gniazdo USB typu C. Galaxy A54 posiada głośniki stereo, niestety górny jest o niższej mocy, więc jest tu asymetria dźwięku. Natomiast trzeba pochwalić ten model za zaskakujące dobre brzmienia, którymi nas raczy. Dźwięk jest donośny, czysty i z lekkim podbiciem basowym, więc jak na średnią półkę smartfonów jest bardzo dobrze. Obudowa Galaxy A54 jest pyło- i wodoodporna według certyfikacji IP67 i za to lubię średniaki od Samsunga. Konkurencja w tej kwestii przez długo była w tyle, chociaż Xiaomi zaczęło odrabiać straty w tej kwestii. Zbierzamy już do ekranu i zaczniemy od zanurzonego w nim czytnika linii papilarnych. Jak zawsze w przypadku telefonów ze średniej półki narzekam na ich niskie położenie i w tym wypadku spotkała mnie niespodzianka. Z jednej strony pozytywna, a z drugiej powodująca taki grymas zniesmaczenia. O co chodzi? A więc o to, że w Galaxy A54 czytnik linii papilarnych ma zwiększone pole odczytu w stosunku do swoich poprzedników. Widać to od razu, gdy konfigurujemy biometrię. Natomiast sama ikona odcisku położona jest za nisko, więc dla wygody trzeba wyrobić sobie nawyk celowania palcem trochę ponad nią. Szkoda, że w ustawieniach nie możemy zmienić sobie po prostu jej położenia. Może to jest jakaś pierdoła, ale kurde, przykuła moją uwagę. Wyświetlacz w Galaxy A54 to Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+, i opcjonalnym, oczywiście bardziej prądożernym, 120Hz odświeżaniem ekranu. Odwzorowanie kolorów bez niespodzianek jest przewspaniałe. Kolory są żywe, a czerń bardzo głęboka. Jest obsługa HDR10+, i odpowiednia jasność ekranu sięgająca w automacie 1000 nitów, czyli zapewniająca komfortowe odczytywanie treści w słoneczne dni. Tutaj muszę się zgodzić z częścią recenzentów, że to już trochę wieje nudą. Fajnie by było, gdyby Samsung zaczął robić jakieś bardziej bajeranckie ekrany. Procesor, na który zdecydował się w tym modelu Samsung, to wykonany w 5-nanometrowym procesie litograficznym Exynos 1380. Jak pojawił się news, że nie będziemy mieć Snapdragona, tylko Exynosa, to w wielu komentarzach w sieci pojawiły się głosy rozżalenia. Exynos 1380 jest sporo mocniejszą jednostką od swojego poprzednika z Galaxy A53 lub Mediateka 1080, który jest w Redmi Note 12 Pro, ale z kolei przegrywa w benchmarkach ze Snapdragonem 7 generacji pierwszej, który znajduje się w Xiaomi 13 Lite. Jeśli chodzi o korzystanie z Galaxy A54, to w przeważającej ilości przypadków jest płynnie, szybko i bez przegrzewania się. W grach możemy ustawić najwyższe ustawienia graficzne i nie będziemy czuć niekomfortowego nagrzewania się obudowy, ale rzeczywiście zrobi się cieplejsza. Spadki mocy widać podczas szybkiego przełączania się między obiektywami, czyli idealnie nie jest, natomiast nie wpływa to na taki codzienny komfort posługiwania się tym telefonem. Pamięć operacyjna w tym modelu ma w zupełności wystarczające 8 GB pamięci LPDDR5, a pod ręką mamy też RAM+, który w maksymalnej opcji podwoi nam tą ilość. Pamięć wewnętrzna ma 128 lub 256 GB UFS 3.1, czyli jest szybsza od tej u poprzedników.
Wspomniałem już wcześniej, że możecie sobie dodatkowo rozbudować pamięć kartą microSD o maksymalnie 1 TB, więc to tylko takie małe przypomnienie. Teraz bateria. I tutaj podobnie jak w przypadku ekranu, zero niespodzianek. Pojemność wynosi 5000 mAh, a ładowanie jest maksymalnie 25W. W zestawie nie ma ładowarki, tylko jest kabel z obiema końcówkami typu C. Ładowanie kablowe trwa aż godzinę i 30 minut, czyli jest bardzo, bardzo, bardzo długie, jak na dzisiejsze standardy. Moim zdaniem w średniej półce smartfonów max to powinna być godzina, a nie półtora. Ładowania indukcyjnego i zwrotnego oczywiście nie zaznamy. Na jednym ładowaniu Galaxy A54 wytrzymuje 1,5 dnia średnio intensywnego korzystania, co jest przyzwoitym wynikiem. W kwestii łączności mamy dwuzakresowy Wi-Fi, Bluetooth w wersji 5.3, obsługę sieci 5G, NFC do płatności zbliżeniowych oraz eSIM, co akurat bardzo mi się przydało na wakacjach, bo wystarczy mieć aplikację AirAlo, w której wybieramy sobie miejsce naszej podróży i kupujemy gigabajty internetu do wykorzystania właśnie w danym kraju. A jeszcze co do standardu USB, to jest to 2.0, czyli wolniejszy typ w przypadku, gdy macie do zgrania jakieś pliki za pomocą kabla. Przechodzimy do aparatów i tutaj zaczyna się prawdziwy fun. Zaczynam od selfiatora i jest to 32-megapikselowa matryca o świetle 2.2. Zdjęcia, jakie wykonuję, są bardzo dobrej jakości. Odwzorowanie barw jest poprawne, chociaż potrafi kuleć bliżej zmierzchu, ale nie jest to nic nadzwyczajnego w tej półce cenowej. Szczegółowość i kontrasty są na dobrym poziomie. Nie zabrakło opcji zrobienia zdjęcia w szerszym kącie, gdy chcemy pokazać się ze swoimi przyjaciółmi. O ile ich mamy. Efekt bokeh działa precyzyjnie i podsumowując, byłem zadowolony z pracy tego aparatu, mimo że nie ma tu większej rewolucji. Przechodzimy teraz na tył i pierwszy aparat to 12-megapikselowa ultraszerokokątna matryca ze światłem 2.2. Zdjęcia robione tym obiektywem wyglądają poprawnie za dnia, jak i pod wieczór. Narzekać można na mniej nasycone barwy w porównaniu z główną jednostką, ale szczegółowość jest na zadowalającym poziomie, plus efekt rybiego oka jest sprawnie minimalizowany przez software aparatu. Możemy też skorzystać z trybu nocnego, ale jak można było się spodziewać, efekty są bez szału, jeśli telefon nie siedzi stabilnie na statywie. Obiektyw niżej to główny aparat z 50-megapikselową matrycą i światłem 1.8. W trybie domyślnym otrzymujemy 12-megapikselowe zdjęcia, ale jest opcja użycia pełnej matrycy, jeśli chcemy mieć dużą szczegółowość. Jeśli chodzi o ten aparat, to zdecydowanie potrafi zrobić bardzo ładne zdjęcia z żywymi kolorami, dobrym kontrastem i rozpiętością tonalną. Swoją pracą zachwycał zwłaszcza pod wieczór, pokazując piękne barwy płynące z zachodu słońca. Tryb nocny działa bardzo zadowalająco, bo potrafi wychwycić z mroku niewidoczne gołym okiem elementy, poza tym w zrobieniu zdjęcia pomaga obecność optycznej stabilizacji w aparacie. Jedyny problem, jaki w nim zauważyłem, to efekt flary na miejskim oświetleniu. Czyli jak widzicie na tym przykładzie, duża łuna wokół czerwonego światła sygnalizacji drogowej. Na bazie głównego obiektywu mamy też cyfrowe przybliżenie, które wygląda zadowalająco aż do 4-krotnego przybliżenia. Niestety przy maksymalnym, czyli 10-krotnym przybliżeniu widać już sporo zniekształceń i problem z ostrością. Ostatni obiektyw to 5-megapikselowa matryca makro, która ma wystarczającą szczegółowość zdjęć, a przy dobrym oświetleniu potrafi oddać dobrą kolorystykę. Natomiast ci, co mnie znają, dobrze wiedzą, że nie jestem fanem aparatów makro, więc nie będę się tutaj nad tym rozwodzić. W kwestii filmów możemy nagrywać je maksymalnie w rozdzielczości 4K, natomiast co do klatkarza to w 30 klatkach na sekundę. Wyższy klatkarz, czyli 60, mamy dopiero w rozdzielczości Full HD. Filmiki mają dobrą kolorystykę i ostrość, chociaż jak sami widzicie, praca stabilizacji mogłaby być bardziej poprawna, bo obraz się trochę kołysze, plus czasem mamy takie skoki. Widać, że te nagrania nie są do końca płynne. Najlepszą stabilizację uzyskamy po włączeniu dodatkowej stabilizacji, natomiast jest ona dostępna tylko w jednej rozdzielczości klatkarzu, czyli Full HD z 30 klatkami. No dobrze, pora na podsumowanie i zaczniemy od zalet A54 5G, a są to miły dla oka design, miejsce na karty microSD, pyło i wodoodporność IP67, dobry ekran ze 120Hz odświeżaniem, przepraszam, włos Lexi na mnie upadł, stabilna i szybka praca telefonu, bardzo dobre głośniki stereo, obsługa eSIM, duża bateria, duże zdolności fotograficzne. Skoro są zalety, to mamy też i wady, czyli Plastic Fantastic, czyli plastikowe ramki, brak na pokładzie Snapdragona 7 generacji pierwszej, powolne ładowanie, cena
ale już to nie są te czasy, gdzie średniak od Samsunga to 1500 czy 2000 zł. Obecnie kosztuje 2400 zł. Link do sklepu macie w opisie odcinka. Jeżeli ten telefon jest dla Was za drogi, bo rzeczywiście mocno zdrożał, to polecam Wam Galaxy A34, którego recenzja pojawi się na moim kanale już za tydzień. A teraz lajkujcie, subskrybujcie, wbijajcie na Insta. Widzimy się już wkrótce. Cześć!